Dzień dobry, Sabina Wolter, Love Intimacy Coach. Dzisiaj ze mną Kasia, właścicielka i założycielka firmy El Niño, która produkuje i sprzedaje swoje własne kosmetyki, których jestem fanką, a jak może część z Was jakoś tam wie, bo gdzieś tam przemycałam takie już rzeczy w moich treściach, ja jestem bardzo wybredna, jeśli chodzi o kosmetyki. I nie wetrę w siebie niczego, co miałoby zaburzyć mój system hormonalny, albo miałoby jakiś silny zapach, albo no coś, co po prostu ze mną nie rezonuje. A Kasia bardzo fajnie się wstrzeliła i no, jest drugą moją ulubioną firmą, z której kupuję kosmetyki. No i dzisiaj po prostu porozmawiamy zarówno o pielęgnacji, czego jeszcze też na moim kanale nie było, a czuję, że jest też ważne dla nas kobiet, dla mężczyzn również zresztą. Porozmawiamy o pielęgnacji skóry, porozmawiamy o przeróżnych fajnych tematach, na jakie już nie mogę się doczekać, że będziemy je zgłębiać. Ale no może ja przestanę już teraz tyle gadać i po prostu powiem: Kasia, dzień dobry i dziękuję Ci, że zgodziłaś się na ten wywiad. Dzień dobry, ja Ci dziękuję za zaproszenie i że mogę, że Twoje dziewczyny, Twoi odbiorcy, bo mówisz, że tylko mężczyźni, nie tylko dziewczyny mogą mnie poznać. Także myślę, że coś z tej rozmowy każdy dla siebie wyciągnie, nie tylko o pielęgnacji. No mam nadzieję. W każdym razie, wiesz co, mam takie pytanie do ciebie, pierwsze chyba najważniejsze. Co w zasadzie cię powiodło w stronę tego, żeby założyć El Niño? Co to w ogóle znaczy El Niño? Niño to jest dziecko. Ja w założeniu u mnie to jest mały chłopiec, bo ja założyłam swoją działalność będąc w ciąży z drugim chłopcem, ale El Niño to też niektórzy kojarzą jako taki silny nurt, taki niszczący wiatr, ale to jest, no to są dwa tłumaczenia, mi tutaj chodzi o to drugie. Ja w pewnym momencie poczułam taką świadomość tego, co chcę robić, że to, co robię do tej pory, to może nie jest do końca to, co chcę robić już zawsze. Ja chciałam połączyć takie swoje wykształcenie i swoją pasję z tym, co naprawdę chcę robić, z tym, co ja czuję, że chcę robić. Moment był kiepski, bo z niemowlakiem i z małym, drugim małym człowiekiem nie było to łatwe. Ale ja wtedy jeszcze ja znalazłam i poczułam rzeczywiście, poczułam siłę afirmacji i takiego pozytywnego myślenia. Ja o tych książkach wcześniej słyszałam, znałam osoby, które to robią, ale tak gdzieś mi to uciekało, tak? Więc to jest takie połączenie świadomości. Ja chciałam być blisko z naturą. No to też są moje problemy z cerą, które były przez lata. Szukałam cały czas czegoś, co mi pomoże. Chciałam coś dobrego dać dzieciom. No i znalazłam w sobie taką odwagę, żeby to nie było tylko takie hobbystyczne coś, co sobie robię w domu, co rozdaję znajomych, tylko żeby to poszło dalej w świat. Piękne. Jest coś, co bardzo podzielam z tobą, właśnie ten moment, kiedy się zaczyna. Razem z taką już pewnością, ja już nie chcę robić tego, co robiłam. Ja wiem, że jest coś Tak. innego. Nigdy nie ma dobrego momentu, żeby zacząć. Nie ma, dokładnie. Ja też, Nigdy. wiesz, bo to jest dla takiej osoby, która zaczyna to bez jakiegoś wielkiego marketingu, bez dużego nakładu finansowego. Nie ukrywam, że to było na początku bez wsparcia, bo wszyscy podchodzili do tego O. sceptycznie. To był też taki moment, że kosmetyki naturalne było coraz więcej tych marek, więc naprawdę trzeba było. Ja musiałam się postarać, żeby znaleźć coś, czego jeszcze nie ma, czymś się wyróżnić i uwierzyć, że ja to robię dobrze, że ja wam daję coś dobrego, że to jest coś, co wam się sprawdzi, co wam się spodoba i to jest coś, czego jeszcze nie było. Pięknie. Ja potwierdzam, ja jestem po prostu największą fanką twojego kremu pod oczy. Pietruszką, naprawdę, to jest Kasi hit sezonu, ja wszystkim to polecam. Słuchaj, czy znalazłeś kiedyś olej z nasion pietruszki w kosmetykach? Chociaż nie, ty się interesujesz naturalnymi kosmetykami. Ale często jak pytam, ja nie mam swojego sklepu stacjonarnego, to jest taki mały sklep internetowy, spotykam się z wami na targach, no tam też się poznałyśmy. Tak. Co pani ma fajnego? No i na przykład, jak opowiadam o tym oleju z nasion pietruszki, czy pokazuję, że kremy nie są w słoiczkach, ludzie są, moi klienci, odbiorcy są bardzo zainteresowani. Mówią właśnie, że to jest coś, czego jeszcze nie spotkali, że to pachnie naturą. No i to daje takiego kopa do dalszego działania.
jest super, to jest super. Bardzo fajnie zbierać taki feedback. Totalnie to ze mną rezonuje. I też podobało mi się właśnie, że no właśnie, jak my się poznałyśmy, była rozmowa w tym. To nie było kup krem, tylko a czego potrzebujesz? A czy wiesz, że? I tu też obaliłaś jeden z takich moich mitów, bo ja pamiętam tę rozmowę naszą. Ja podeszłam do stoiska, tam zaczęłam się rozglądać i powie, wiecie, ja się nie maluję. Moja twarz to jest po prostu sauté, non-stop. I ja pamiętam, jak podeszłam właśnie do stoiska Kasi i ona się mnie spytała, a może jakąś piankę do makijażu czy coś takiego. Ja mówię, no ale ja się nie maluję, więc ja nie potrzebuję takie coś. A Kasia mi na to, no ale dobrze, ale jeżeli stosujesz kremy z filtrem na przykład, no to one mogą coś zostawić na twarzy i to się ciężko zmywa i wtedy ciężko, żeby coś nałożyć sobie na twarz, to wniknęło głębiej. I ja tak, o, hej, okej, okay, racja, faktycznie. Więc Wiesz, i no w ja pewnym sensie lubię tak. tak. No to mi tak, o dziewczyna ma misję, nie? Mówię, okej, no to już masz moją uwagę, nie? I to było bardzo fajne, bo jakby to nie jest tak, że ja jakby nie myję twarzy, jakby nie myłam wcześniej, tylko że miałam takie przekonanie właśnie, jak ja nie stosuję kosmetyków kolorowych, to demakijaż mnie nie interesuje, a to jest po prostu taki bardziej wysublimowany sposób po prostu oczyszczania cery, nie? Tak, ale wiesz, jest takie przekonanie. Ja teraz kolejny swój produkt nazwałam do oczyszczania, tak? Bo demakijaż to właśnie kojarzy się wszystkim tak, jak mówisz. Mam makijaż, zmywam makijaż. Więc jak klient do mnie podchodzi, ja bardzo lubię te spotkania, bo tak jak mówiłam, to są moje na żywo z klientami. Tłumaczyć, co po co jest. Nie, ale to proszę kupić dla siostry, która się maluje, tylko wytłumaczyć, po co ten produkt nam jest. Oprócz tego, że stosujemy kremy z filtrem, to w ciągu dnia zbiera nam się pot, kurz, brud, jakieś zanieczyszczenia i my tego wodą nie zmyjemy. Sebum nam się wydziela, tak? Więc takie produkty do oczyszczania nie są tylko dla osób, które się malują. No i ale to fajnie, że mnie posłuchałaś, wybrałaś się i że wybrałaś coś dla siebie. Nie, bo to było nie, w końcu nie do oczyszczania, tylko krem z pietruszką, Tak, tak? wtedy kupiłam to. Wtedy kupiłam to. Od tego zaczęłam. Ale miło mi, że tak mówisz, bo też często klienci się zatrzymują. Mówi pani, ja się nie kupię, ale ładnie pani opowiada. To ja bym się chciała dowiedzieć, co to jest, jak się robi olej z nasion pietruszki, ale skąd olej z nasion pietruszki? Więc te spotkania są takie naprawdę wartościowe. To nie jest tylko takie, proszę, ja podaję ceny, proszę kupić i do widzenia jak w sklepie, tylko ja czuję, że robię coś, co ja naprawdę lubię. Pięknie. A powiedz Kasia, czy jest coś takiego, co czujesz, że jest taką radą number one, którą chciałabyś, żeby wszyscy, którzy naprawdę stawiają gdzieś kondycję swojej skóry, swój wygląd jako coś ważnego dla nich, to co mieliby robić, żeby faktycznie zachować tę witalność skóry, jej zdrowie, jej promienność? Co czujesz, że jest taką najważniejszą radą, jaką chciałabyś, żeby każdy wcielił? Wiesz co, nie ma, ja powiem tak, nie ma uniwersalnej rady jednej dla wszystkich. Ja bardzo, zdarza mi się jeszcze na targach, że na przykład przychodzi pan i mówi, że chciałby kupić coś dla żony 70+. Później daje mi tą żonę do telefonu. Ona mówi, że jest 70+. Albo przychodzi mama, która kupi coś, ja muszę zobaczyć człowieka. Ja nie zrobię tego przez telefon, ja nie dam uniwersalnej rady, bo każdy człowiek jest inny, każda skóra jest inna, każdy rodzaj skóry jest inny. Mamy dużo, ja mam w swojej ofercie dużo składników aktywnie działających. One są świetne, one są przebadane o udowodnionym działaniu, ale na jednego zadziałają, a na drugiego wcale, tak? Więc ja bym tak, wiesz, ja bym radziła, żeby najpierw określić, co my chcemy, tak? Czy anti-aging, czy walczyć z trądzikiem, czy po prostu mieć odzyskać, żeby skóra odzyskała blask. Szukamy zaufanego źródła. Więc jeżeli ktoś próbuje nam, no dużo jest firm z kosmetykami naturalnymi, dużo jest takich twórców, ale próbujmy, no też niestety musimy się nauczyć troszeczkę czytać składy produktów. Ja o tym Właśnie. często mówię, bo jest, wiesz, to jest wszechobecny greenwashing. Kosmetyk naturalny, on nie jest nigdzie uregulowany prawnie. Tak samo jak kosmetyk hipoalergiczny, tak samo jak dermokosmetyk, co ostatnio mi się często zdarza, że nie ja tylko dermo, nie ja tylko hipoalergiczne.
W każdym tym produkcie, tylko produkt leczniczy. Jeżeli mamy na opakowaniu leczniczy, to wiemy, że to jest coś innego, to jest przebadane i to nie jest tylko produkt pielęgnacyjny, a każdy naturalny dermo czy hipoalergiczny, tutaj czytamy listę składników, rozmawiamy z producentem. I trochę zeszłam z tematu, chociaż w sumie nie. Tak, każda skóra jest inna. Musimy powiedzieć, co chcemy, znaleźć jakieś dobre, zaufane źródło. I tak jak wiesz, ty powiedziałeś, że poczułeś, że mam jakąś misję. I mi się właśnie często zdarza, że ktoś mówi, ładnie pani o tym opowiada, pani wie, co mówi. Mi jest bardzo miło, się bardzo staram i cały czas się uczę. Ale musimy określić swoje potrzeby. Ja też nie zachęcam, żeby kupować sobie multum tych kosmetyków, całe zestawy. Jeżeli ktoś mówi, że Okej. nie lubi formy olejowej, to ja jej na siłę, ja mogę zachęcić, ja mogę o tym opowiedzieć, powiedzieć, żeby się nie bać olejów, że skóra tłusta też traci lipidy, że, bo czasem nie, cera trądzikowa to ja w ogóle nie, że cera trądzikowa też traci lipidy, że też trzeba ją uzupełniać, ale że same oleje to nie jest dobre rozwiązanie. Też mi się zdarza, że nie używam kremów, tylko samych olejów. Oleje są super, ale uzupełnieniem naszej pielęgnacji. Oleje działają okluzyjnie, one nie nawilżają. Do nawilżania potrzebny jest kosmetyk z wodą. Tak. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Chyba wszystko. Właśnie, że Właśnie każda skóra jest inna. I o, jeszcze nie rzucać się, że jeżeli powstaje nam jakiś, nie wiem, jest boom na produkt X, wszyscy go kupują, to my też musimy go kupić, bo wszyscy go kupują, tak? jasne. No i chyba tym bym zakończyła. Czy jeżeli to tak rzeczywiście tak uściślić, to powiedziałabym, popraw mnie, jeśli się mylę, podejść do swojej skóry indywidualnie, Dokładnie. określ swoją potrzebę, nie bój się próbować i też właśnie sprawdzać, no nie? To jest też, Tak. powiedziałaś parę bardzo fajnych rzeczy i wiesz co, ja może spytam w ten sposób, jak wygląda twoja codzienna pielęgnacja, bo twoja skóra jest naprawdę promienna i jasne, jesteś młodą, zabieganą mamą, a jak cię zobaczyłam właśnie, mówię, okej, to była moja myśl, nie? Ta laska wie, co sprzedaje, bo widać, że ona to robi i ona tym żyje. Bardzo mi miło, I Ewy. byłaś wizytówką właśnie tego, co robisz. I mnie bardzo przyciągają takie postaci, stąd cię zaprosiłam na tę rozmowę. Super, Jest wiesz co, naprawdę Ci dziękuję, bo spójność. I kiedyś chciałabym to. posłuchać właśnie, jakie to jest u ciebie. No to wiesz, tak jak bardzo mi miło, że to powiedziałaś, bo też nie jesteś pierwszą osobą, która to mówi. I to jest, wiesz, jeszcze taki kolejny przykład na to, że to, co robię, robię dobrze i to działa. I ja jestem tego pewna. I jak wygląda moja pielęgnacja? Ja nie polecam oczyszczania. Ja mówię, oczyszczanie to jest podstawa. Moje, ja używam czasem tuszu do rzęs i kremu BB i to jest wszystko. A latem tylko kremu z filtrem, ale wiem, że muszę go zmyć. Więc podstawą każdego dbania o siebie, pielęgnacji jest oczyszczanie. Ja się kiedyś też bałam ze względu na to, że moja cera była w takim fatalnym stanie. Wiesz, gdybyś się dobrze przyjrzała, to widać jeszcze takie potrądzikowe zmiany. I po próbie wszystkiego ja znalazłam coś, co mi służy. I ja też mówię głośno, że kosmetyki naturalne. To jest świetny produkt, to są świetne produkty. Oczywiście, jeżeli znajdą się tacy, którzy mówią, że one uczulają, że nam nie służą, no dobrze, no to wtedy idziemy dalej. Ale one nie ujmują żadnym innym kosmetykom, powiedzmy konwencjonalnym, tym z dłuższą datą ważności. Tylko ważne, żeby znaleźć taki składnik, który nam służy. Dwuetapowego oczyszczenia przy takiej pielęgnacji jak my, tak, że się nie malujemy, tylko to jest albo krem z filtrem, albo jakiś krem BB. Nie polecam 2 razy dziennie oczyszczenia dwuetapowego. Możemy to sobie zrobić wieczorem. Czyli to jest olejek, ale to jest coś tłustego. Ja mam olejek w ofercie, więc będę mówić o olejku, a później pianka. Ewentualnie mam jeszcze takie mleczko, które jest leciutkie i które nam też załatwia sprawę jednoetapowo. Ja bardzo lubię sera olejowe, a tym bardziej zimą. Ja się już ich nie boję, że one mnie zapchają, podrażnią, czy że będę mieć jakąś tłustą powłokę na. Ja również się do nich przekonałam bardzo, chociaż miałam takie podejście właśnie, że skoro mi się tam czasami czoło trochę świeci, czy nos, czy broda, to może nie powinnam, ale bardzo się do nich przekonałam i to totalnie potwierdzam. Zresztą ja też kupiłam sobie twoje serum, właśnie serum Glow.
Bardzo, bardzo mi służy, więc to był super, super, super sprawa. Także, okej, czyli najpierw olejka, olejek, jak olej do oczyszczania, pierwszy etap, drugi pianka albo jakieś takie... Żel, pianka albo żel. Żel. To jest coś, co też robię, to się cieszę, to się cieszę. I to robię wieczorem głównie, nie? Bo rano tak, Tak. że moja skóra intuicyjnie nie potrzebuje takiego czegoś. Nie, bo tu nie ma co jeszcze zaburzać tej warstwy lipidowej. Rano, rano trzeba buzię oczyścić, więc ja polecam to swoje mleczko do oczyszczania nagietkowe, bo ono jest takie antybakteryjne, łagodzące, ma bardzo leciutką formułę. No i rano, po każdym oczyszczeniu, czy rano, czy wieczorem, robisz sobie tonizację, serum i krem. Ja już i ja tutaj też chciałam zaznaczyć, żeby się nie przerażać tym, że to jest tak dużo etapów. I krem pod, jeszcze mam krem pod oczy, bo tak jak mówiłaś, jestem trochę zabieganą mamą, więc mam krem pod oczy z witaminą C. To jest ten sam składnik, który masz w serum Glow. I jest naprawdę zaprojektowany tak, żeby skóra pod okiem była odżywiona, żeby nie było widać oznak zmęczenia. I rozjaśnia sińce pod oczami. Więc jeszcze ten krem, o ile nie zapomnę, bo nie ukrywam, że czasem mi się zapomina, ale bardzo tego żałuję po kilku dniach, bo widzę, jak szybko i fajnie to działa. To nie zajmuje nam dużo czasu. Kiedyś sobie liczyłam, to jest takie maksymalnie 7 minut. Zimą nie polecam. Ostatnio na Instagramie właśnie taką krótką, ale ważną rolkę nagrałam, żeby nie nakładać kremu tuż bezpośrednio przed wyjściem z domu i nie aplikować na mrozie, bo wtedy może, chodząc z odwodnioną skórą, skóra nam się może, schodząc z wilgotną skórą, skóra nam się może odwodnić. To serum Glow, o którym mówisz, bardzo lubię. Serum antyoksydacyjne. Bo wiadomo, teraz i stres antyoksydacyjny, i te wszystkie czynniki na zewnątrz, nawet dympa, nawet jeżeli nie palimy, a dym papierosowy nas dotknie, to wtedy tracimy witaminę C i tracimy fajne wszystkie składniki cenne z naszej skóry. No i dobieramy sobie. Ja mam w ofercie dwa kremy. Jedno serum w formie kremu i wszystko trzeba przetestować, tak? Ewentualnie pisać do mnie, ja nie odpowiadam na wszystkie pytania, opowiadam o składach, podpowiadam, co z czym łączyć. No i tak jak mówisz, ja znalazłam coś, co mnie bardzo służy. No i tego troszkę u mnie w ofercie jest, więc każdy coś dla siebie na pewno bierze. Okej. A wiesz co? O, jeszcze. Tak? Chciałam, wiesz co, same kosmetyki, jeżeli nie pijemy wystarczającej ilości wody, nie dbamy o siebie od to jest wewnątrz, to, co chciałam powiedzieć teraz. Nigdy, no właśnie, nigdy nie ma cudów, tak? No. Także ja też zawsze, jak widzę kogoś z taką buzią, widzę, że jest odwodniona, albo to pytam, czy ktoś jest w trakcie antybiotykoterapii, czy dba od siebie jakoś od wewnątrz, czy suplementuje, czy był u lekarza, bo ja mówię, ja jestem chemikiem, ale ja lekarzem nie jestem, nigdy nie odradzam wizyty u dermatologa, czy jakiegoś innego lekarza, bo to jest za duża odpowiedzialność, ale pytam, czy z hormonami jest wszystko ok, czy dbamy od siebie od wewnątrz. Świetnie, to jest mega ważne, mega ważne. Jeden z najważniejszych takich aspektów, które ja też musiałam wprowadzić do siebie i z radością to zrobiłam, to jest właśnie to, żeby naprawdę dbać o nawodnienie. Naprawdę dbać o nawodnienie. I ja też widzę, że w moim przypadku, gdzie ja jestem aktywna fizycznie codziennie, codziennie poćwiczę, pójdę na spacer, w moim wypadku 3,5 litra płynów dziennie to jest minimum. O kurczę, to dużo. Naprawdę, Chyba serio. ile jest zalecane? Dwa jest litry zalecane? Jest taki Minimum dwa, popularny... tak mi się wydaje. No, jest taki popularny przelicznik, że to jest chyba litr na 30 kg ciała. Trzeba sobie policzyć swoją wagę właśnie i wtedy tam policzyć i to teoretycznie tak jest. I ja niby się do tego jakby wpisywałam, ale kurde, trzeba też spojrzeć na pewne rzeczy. Czarna herbata to nie jest napój, który nawodni dobrze. Kawa na pewno nie nawodni dobrze. Dokładnie. Mleko nie nawadnia. Woda nawadnia. Nie. Jeśli jeszcze polecona właśnie Dokładnie. minerałami i ja też bardzo dbam o to, bo 3,5 litra płynów to nie tylko woda, bo dla mnie to są też herbaty ziołowe, których jestem wielką fanką i ja mam też takie codziennie takie smoothie, to jest dosłownie taki litr takich zmielonych, ciemnozielonych liści, jakiś tam, nie wiem, kapust, awokado i innych ogórków i w ogóle i to też robi bardzo fajną robotę.
I to jest podstawa, według mnie to jest podstawa. Drugą rzecz, którą ja bym osobiście dodała, może się ze mną zgodzić lub nie, ale co, ja muszę to powiedzieć, to jest moja profesja i muszę to powiedzieć. Nic tak pięknie nie rozświetla buzi i skóry, nie dodaje witalności, jak dobre orgazmy. Ja myślę, że to jest też coś w tym. Słuchaj, tu już ty jesteś, tu już ty jesteś ekspertką od tego. Ja jeszcze bym, wiesz co, do tej wody dodała, że o, jak zacząć, tak? Bo zawsze od czegoś musimy zacząć. Od chodzenia z własną butelką. I to jest super i dla środowiska, i to jest nawyk, który jesteśmy w stanie sobie wyrobić. Ja właśnie mam kilka takich fajnych nawyków, które polecam dla zdrowej skóry. I butelka z wodą, i dobre oczyszczanie przynajmniej raz dziennie, chociaż nie, no musi być 2 razy dziennie. Dobre oczyszczanie, butelka z wodą, i picie naczo szklanki wody z cytryną albo z jakąś solą himalajską, żeby to był izotonik. Tak. No jeszcze dodałam szczotkowanie na sucho. Chciałam jeszcze dodać ssanie oleju naczo, ale to zajmuje 15-20 Ja to minut kiedyś dziennie, robiłam więc... i faktycznie to zajmuje trochę czasu i tak zrezygnowałam tego z tego w pewnym momencie, ale powiem, fajne to jest tylko może ze względu na to, że moje ciało jest na tyle zdrowe, ja czuję się w nim tak dobrze, że ja nie odczułam jakby specjalnego takiego, jakiejś dolegliwości z tego po prostu. Jakby jedna z dodatkowych takich posypek, takich fajnych nawyków, które gdzieś tam przyszły, ale gdzieś tam to zarzuciłam. Wiesz, że takim efektem Właśnie, ubocznym ale jest. zainteresowałaś mnie czymś. Szczotkowanie na sucho? Jeszcze raz. Szczotkowanie na sucho? Szczotkowanie na sucho. Skóry? To jest, wiesz co? Tak, ja mam dwie szczotki. I chociaż mam w swojej ofercie peeling do ciała, to też odkryłam, ja miałam kiedyś też duże problemy z celulitem. To jest lepsze odprowadzanie limfy, to jest złuszczanie martwego naskórka i to jest też taki nawyk, który mi wszedł rano. Do ciała masz jedną szczotkę, szyja, dekolt i biust druga szczotka, taka mniejsza, tak? I możesz nią też twarz pojechać, to jest świetne. No i niektórzy mówią, że to zastępuje peeling, moim zdaniem nie, bo w peelingu masz też dużo substancji odżywczych. Ja jestem fanką w ogóle złuszczania, więc ten peeling, który mam w ofercie, jest świetny, ale używam go zamiennie ze szczotką. W peelingu mam też olejki eteryczne, które działają. Mam miętę i dziką pomarańczę, które wpływają na poziom serotoniny. To jest hormon szczęścia. Skóra jest potem, to jeszcze jest, wiesz, złuszczona, to jest taka miękka, odżywiona, gładka. Tam jest gliceryna roślinna, wosk pszczeli i dobrej jakości olej migdałowy, więc zostaje ci po spłukaniu tego peelingu taka powłoczka ochronna, nie tłusta warstwa nie lepiąca, tylko taka fajna powłoka ochronna. I co jeszcze? Złuszczenie to jest, no to jest też podstawa takiej zdrowej skóry. A jeszcze chciałam Ci po tym oleju powiedzieć, że efektem ubocznym jest jaśniejsza płytka nazębna, że zęby są bielsze i mniej się psują. Także nawet jak wiesz, bo to jest polecane na zatoki i na taką higienę ciała, ale to są fajne efekty uboczne. Także no nie udaje mi się 15-20 minut, ale tam 5-7, no nie codziennie, ale Może do często tego wrócę robię. w takim razie. Ja pamiętam, że stałam olej kokosowy extra virgin. Czy ty masz inne rekomendacje, czy... Wiesz co, rekomendowany jest słonecznikowy, ale jak mi się skończy, to po prostu biorę jakiś taki dobrej jakości, nierafinowany. To widać, że ten po ssaniu tego oleju on zmienia całkiem kolor, i to jest takie potwierdzenie, że to, co zrobiłeś, zadziałało. Zgadza się, zgadza się. Okej, świetnie. Słuchaj, mam jeszcze takie pytanie. Ciekawi mnie to i zastanawiam się, jak na to odpowiesz. Co czujesz, że tak patrząc szerzej, co dostrzegasz w branży właśnie kosmetycznej, w branży beauty, co w jakiś sposób cię niepokoi albo zauważasz, że no nie jest to okej? Co innymi słowy w twojej branży właśnie wzbudza twój niepokój? Co tylko nieuczciwość producentów, bo skoro widzę, że ktoś, taka deklaracja, że to jest kosmetyk naturalny, to jest, i ktoś przekonuje o tym,
klienta, który nie ma pojęcia o czytaniu składów i nie ma pojęcia, jak wygląda kosmetyk naturalny, no to to jest niepokojące, bo po co o tym mówić? Trzeba powiedzieć, że uczciwie, to jest kosmetyk taki i taki, mam tu sztuczny zapach, mam kontrowersyjny konserwant, emulgator i coś, co nie powinno być w kosmetyku naturalnym, ale no to to. Ale bardzo mnie cieszy, że ludzie są coraz bardziej dociekliwi. Ja coś mówię i wtedy klient bierze opakowanie. To, dziękuję pani za prezentację, ja sobie to przeczytam. Albo proszę mi powiedzieć, co to jest, co to jest, co to jest. I jak już ja odpowiem na... Widać, że ktoś jest przygotowany, a wcześniej tego nie widziałam. Albo niepokoi mnie też jeszcze brak odpowiednich badań, które... Nie musi być, o, klienci pytają o atesty. To nie chodzi o to, że kosmetyk powinien mieć atest. Powinien mieć odpowiednie badania, że kosmetyk jest czysty i stabilny, jeśli tego wymaga. No jeżeli mamy jakąś deklarację przeciwzmarszczkową, przeciwstarzeniową, to badania aplikacyjne, nie atesty. Ale bardzo, ale to jest coś, co mnie cieszy, że pytają, a coś, co mnie smuci, to tylko nieuczciwi producenci. Totalnie. Ja pamiętam takie wydarzenie zresztą, że będąc jakby coraz bardziej tych parę lat temu na drodze do tego, żeby już zrezygnować z rzeczy, które mi nie służą, też weszłam w stronę tego, może moje kosmetyki, może moje codzienne, ta chemia gospodarcza też, może tam jest też coś, co może jest niepokojące. I o matko, wtedy pamiętam, to było bardzo niedługo później, jak trafiło do mnie zdanie, że perfumy i sztuczne zapachy to są takie dzisiejsze papierosy. What the fuck? Mówię, ja muszę to zgłębić. I okazuje się, że faktycznie wszystko jest naprawdę w większości kosmetyków deklarowanych jako bezpieczne, dobre, luksusowe, dla dzieci nawet, co mnie już totalnie oburza. Tam są substancje, które nawet czasami bywają rakotwórcze. Ale To wiesz po co? prostu mnie to rozwala. I to, że nigdy nie czytałam etykiety wcześniej i padłam właśnie, dokładnie, no, nie boję się tego słowa w tym momencie, ofiarą producenta, który deklaruje, że to jest dobre dla wrażliwej skóry, albo to jest pozbawione jakichkolwiek tam substancji szkodliwych, czy coś takiego. A potem okazuje się zupełnie co innego. Bo jasne, może to nie jest coś, co jest rakotwórcze, ale są tam składniki, które jeszcze nie wykazano, że szkodzą. A jednak Znaczy wiesz, z z takiego perfumami pochodzenia, nie do końca. A to jest największy problem, bo czasem cała lista jest ok i masz na końcu to parfum. A parfum to Właśnie. oprócz tego, tu jest jeszcze taki problem, że jeżeli masz zapach naturalny, to olejek eteryczny, jeżeli pochodzi z olejków eterycznych, masz wykaz alergenów, które musisz umieścić na opakowaniu. A jeżeli masz parfum, to kryje się pod tym słowem parfum dziesiątki tysięcy substancji, których Właśnie. producent nie ma obowiązku umieścić na opakowaniu, bo to jest tajemnica producenta, tak? Tutaj jeszcze bym mogła mówić troszkę o wtalanach, ale no nie mówię o negatywnych rzeczach. Jeżeli ktoś nie może z tych perfum zrezygnować, a jeszcze, co jest średnie, że te sztuczne zapachy są wszędzie. Wchodzisz do galerii, czujesz ten zapach. Takie zapachy nowości, nie wiem, tapicerka, taka Czystości takiej. zasłonka prysznicowa, perfumy, odświeżacze powietrza, środki czystości. Jeżeli używamy tego na co dzień, to w ogóle nie czujemy, że to mamy, tak? A niestety to są częste przyczyny alergii i to jest coś, co nas otacza wszędzie, więc jest bardzo Tak, trudno zgadza z tego się. rezygnować. Ja Jeżeli nam służą i lubimy, to używajmy, trudno, tak? Ale na przykład jak ty czujesz i ja czuję, jak ja już mam środki czystości naturalne, kosmetyki naturalne, no ja nawet syntetycznych materiałów już nie noszę. Znaczy z domieszką już czasem się zdarzy, ale bardzo na to zwracam uwagę. Ja To również. pójdź, nie wiem, prześpij się w pościeli hotelowej, która jest uprana takim proszkiem do prania. Czy nie czujesz później bólu głowy? No właśnie, tu jest Zawsze problem z mam tym. taki ciężar właśnie gdzieś tu z przodu głowy. Mówię, no matko kochana, tragedia jakaś. Tak. Totalnie się podpisuję pod tym, co mówisz i nawet pamiętam takie ciekawe doświadczenie, gdzie ja się totalnie już przerzuciłam na to, żeby prać w orzechach albo żeby te płyny do zmywania naczyń, żeby one były właśnie no, naturalne, nie takie szkodliwe. Naprawdę, przerzuciłam się też dużo na ten ocet, sodę, boraks i inne takie rzeczy w domu. Też tkaniny naturalne i perfumy.
Mam Chanel piątkę, to jest jedyny zapach, któremu jestem wierna, ale ja spryskuję nim sam warkocz. Sam warkocz, bo Ale wiesz, tylko po myciu włosów. Ten jeden dzień po myciu włosów. I ja już go czuję. I ja go czuję cały tydzień. I to jest właśnie, bo jak Wiesz, sam. dużo jest teraz naturalnych perfum. I mów, bo chciałam No powiedzieć, właśnie, wiesz, że no właśnie, dużo tylko. ja. To jest też to, co powiedziałaś właśnie. Jeżeli ten zapach ci się podoba, to go trzymaj. I ja tak ciągle mam z tyłu głowy, że pewnie to nie jest takie do końca zdrowe, no ale jeżeli ja aplikuję to tylko na włosy, nie ma to kontaktu z moją skórą jakby, a po 12 minutach już tak naprawdę się zwietrzy, ta kropla czy dwie to chyba nie robi aż takiej strasznej już mi szkody, jak kiedyś, kiedy używałam balsamu do ciała, który był z perfumem, szamponu do włosów z perfumami, odżywki z perfumami, detergentów, które były mocno po prostu tymi zapachami walone i coś, co mnie naprawdę bardzo rozwaliło, po prostu rozwaliło mi banie, bo jasne, używałam Chanel piątki, ale latem na przykład prawie wcale nie używam perfum. I Ja pamiętam, w ogóle nie używam. jak dzisiaj właśnie, że pojechałam się spotkać ze znajomymi i my się tam wszyscy przytulamy na misia i ja po prostu potem na sobie czułam tak bardzo te wody kolońskie, te jakieś perfumy i mnie głowa bolała po prostu. I mówię, jak wy ludzie możecie sam w ogóle? I te No bo płyny to właśnie wiesz, do jak kochania sam żyjesz, tkanin. to nie czujesz, że to jest to. Tak, dokładnie, dokładnie. Ale to jest niesamowite, Rzadko jak też się widzi. kojarzymy takie właśnie dolegliwości. Coś chyba tobie przerywa internet albo mnie, próbuję się jakoś przestawić. My rzadko kojarzymy taką dolegliwość typu ból głowy, poddenerwowanie, złe samopoczucie z tym, że to są sztuczne zapachy. Tak, Tym bardzo. bardziej, że jak ktoś używa w wielu produktach i na co dzień, to nie zauważy różnicy. Właśnie, a nos się przeciąża najszybciej. Dokładnie. Nos się przeciąża najszybciej, bo to jest 15 minut takiego oddychania czymś takim, on już się wyłącza. A potem nie czujemy. Taka No sytuacja. tak, dokładnie. Ale wiesz, nie wiem, czy wiesz, że Chanel też wypuścił linię kosmetyków naturalnych, w tym perfumy, co jest takie zaskakujące. Nie pamiętam, który, bo ja tak jak ci mówię, ja nie przestałam używać perfumy, bo ja czuję, na przykład mam zapach lawendowy, to ja czuję tą lawendę. Lubię bardzo naturalne zapachy. Wiem, że jest dużo nawet polskich marek, które robią naturalne perfumy, ale przestało mi brakować. Więc jeżeli kiedyś się skuszę, to może się skuszę na takie fajne, naturalne, ale Chanel też możesz sobie naturalną znaleźć. Nie wiedziałam, bardzo Ci dziękuję i będę musiała poszukać w takim razie. Bo to jest No, jedyny proszę perfum, bardzo. którym jestem po prostu no, wierna. No, to jest mój zapach. I. Nie, to nie ma, wiesz, nie ma co popadać w paranoję. Jak to jest twój zapach, nie używasz, wiesz, innych sztucznych, to zostawić, używać, po prostu używać, uważać, żeby tego nie było pełno Tak, dookoła nas, tak? dokładnie, dokładnie. Okej, pięknie. To wiesz co, dziękuję Ci za te wszystkie właśnie rady. A ja mam teraz jeszcze jedno takie pytanie, słuchaj, co się dzieje w tle w El Niño? Jakie ciekawe rzeczy gotujesz w swojej kuchence i czym nas niedługo może poczęstujesz? Co jest w Twoich planach? Nie mów, że gotuję w kuchence, bo czasem ludzie też pytają, czy pani, a pani to robi w garnku. Mówię pani, ja też chciałam zacząć. No i wiem, na przykład mówią, że mydła to ja mogę sprzedawać sobie tak po prostu. No i też przez to jest troszkę takich, wiesz, ludzie przestają, znaczy wiem, że ty powiedziałeś żartem, ale ludzie przestają ufać, bo myślą, że my A, to okay. robimy sobie tam, wiesz, gdzieś tam w domu, w garażu To i nie zmienię badamy i wychodzimy. pytanie. Ale nie zmienia, ja wiem, o co ci chodzi, ja ci odpowiem. Tak jak wiesz, jeszcze tutaj, jak rozmawiałyśmy na samym początku, chodzi mi po głowie takie spotkanie ze swoimi klientkami. Albo w ogóle z kobietami, z kimś, kto jest zainteresowany naturalną pielęgnacją, bo tak jak powiedziałam na początku, ja mam Instagram, Facebook, ale to jest wszystko takie prowadzone przeze mnie w miarę możliwości wolnego czasu, bo no nie ukrywam, że najlepiej, największą radość mi sprawia tworzenie, szukanie nowych surowców, wysyłanie to do badań, no może dokumentacja to już może tak mnie bardzo nie bawi, Okej. ale to tak, nie mam żadnej. Nie mam takiego profesjonalnego marketingu, a ja bardzo lubię z Wami rozmawiać. Jedyne co, to zostają mi targi, ale tak jak mówiłam, na targach ja jestem sama, więc to jest mimo wszystko, ja tam przyjechałam Wam coś sprzedać. Oczywiście do każdego klienta podchodzę indywidualnie, odpowiem na każde pytanie, ale ja nie mam dużo czasu. Więc teraz chodzi mi po głowie takie spotkanie,
z zainteresowanymi osobami, wszystkimi El Niño, naturalną pielęgnacją, składami i jeszcze dwa, trzy produkty. A nie powiem, jakie mi będzie niespodzianki. Okej. Czyli stay in touch i trzeba śledzić. Tak, dokładnie. Okej. To ja może teraz spytam tak na sam koniec. Jakiego pytania nie zadałam, a chciałabyś, żebym zadała? Nie, wiesz co? Dużo było pytań takich, których się w sumie nie spodziewałam. Fajnie się rozmawiało, ale może jeżeli jeszcze byś... Wiesz co? Gdzie znaleźć El Niño? O, ale to nie wiem, czy nie, jeżeli tutaj powiemy, czy to nie ucieknie, czy gdzieś podpiszemy później, Nie, gdzie znaleźć kochana El moja. Niño. Słuchajcie, jeżeli dobrnęliście do tego momentu, to znaleźć Kasię to możecie w opisie filmu, także tam na spokojnie załączam jej Insta i tam będziecie mogli wejść. Kasia, czy ewentualnie Instagram, czy jeszcze coś miałabym dołączyć? Nie, jest wiesz co, jest Facebook, jest Instagram i Facebook i adres strony internetowej. No i ja Te tam wszystkie, tak, odpowiadam. te wszystkie, kochani, będą właśnie załączone pod opisem filmu i tam możecie wejść właśnie do Kasi, do El Niño i zobaczyć jej ofertę i pooglądać też jej Instagrama, gdzie dzieli się fajnymi radami, tak w ogóle. Bardzo szybkimi Oczywiście. takimi pigułkami wiedzy, które mogą Wam bardzo fajnie służyć i też po prostu bardzo polecam. No i w takim razie, Super. to Dziękuję Ci bardzo ja za bym bardzo polecenie, się. za rozmowę. Bardzo Ci dziękuję. To była pierwsza moja rozmowa na moim kanale, typowo o właśnie takich rzeczach związanych ze skórą, z jej pielęgnacją, z niektórymi rzeczami też dalej wychodzącymi poza to. Więc cieszę się, że byłaś, że zgodziłaś się na tę rozmowę. No i teraz to już po prostu, no cóż, kochani, soczystości i mniemośności, tak jak zawsze tego życzę i do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję bardzo.